Usta me będą głosić Twoją chwałę. Chciałbym też kilka wersetów tego psalmu przytoczyć, te, które tak bardzo jakby też dotykają moje serce. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Odczuwam w nim i widzę w nim przede wszystkim, można by powiedzieć, taką podwójną łaskę Pana Boga i Jego wierność. Dlaczego podwójną łaskę? Po pierwsze, łaskę Pana Boga w tym, że ten kto. Ten psalm wypowiada, kto może w sercu swoim te słowa bardzo mocno czuje i, i przed Panem Bogiem właśnie staje skruszony po grzechu, widzi swój grzech. To, to jest doświadczenie wielkiej łaski Pana Boga, żeby widzieć swój grzech, żeby dostrzec, że się jest w nie najlepszej kondycji. Bo, bo, bo łaska Pana Boga, łaska uzdrowienia, która idzie dalej, a ona może przyjść tylko wtedy, kiedy ja stanę w prawdzie przed Panem Bogiem. A więc to jest takie, takie doświadczenie łaski Pana Boga, która przychodzi do serca człowieka poprzez prawdę. Że, że, że nie boimy się w prawdzie. Stanąć przed, przed Panem Bogiem. I ta druga strona tej łaski polega na tym, że wtedy, kiedy my rzeczywiście stajemy w Prawdzie, to wtedy Pan Bóg oczyszcza nasze serca, to Pan Bóg uświęca nasze serca, to On je obmywa. I że to jest piękne doświadczenie, że to Pan jest tym darczyńcą, że to jest Jego łaska, że moje uświęcenie, jakiś też wzrost duchowy, wzrost w doskonałości chrześcijańskiej, to jest łaska Pana Boga. Oczywiście to nie wyklucza mojej pracy, mojego starania i moich wysiłków. Ale to w gruncie rzeczy właśnie Pan y, uświęca y, mnie w sercu. Y, powiedziałem też, że to też jest, y, ten psalm jest y, takim wyrazem y, wierności Pana Boga. Y, no właśnie, bo, bo to On jest nieustannie wierny w miłosierdziu wobec człowieka. Nawet kiedy, kiedy my y, nie jesteśmy wierni. Tu możemy mieć śmiałą ufność, pewność, że On się nie zmieni, że On jest nieustannie kochającym nas Ojcem, gotowym przebaczać i gotowym nas oczyszczać. To, to takie najpiękniejsze doświadczenie, które jakoś tak dostrzegam, płynące z tego psalmu.